Ahoj, wilki morskie. Zapraszam na pokład 79. odcinka Escape. Zaczynamy od kontynuacji gry Tomb Raider. Tym razem tytułowa łupieszczyni grobowców Lara Croft, Indiana Jones w spódnicy, będzie miała za zadanie odnaleźć tajemniczy sztylet Xian, który, jak głosi legenda, każdego, kto zdecyduje się przebić nim swoje serce, obdarzy niezwykłą i tajemną mocą. W tej chwili oglądamy właśnie, podobnie jak wspomniany sztylet, tajemnicze i niezrozumiałe wydarzenia z mrocznej przeszłości tego niesamowitego artefaktu. Oto i nasza piękna bohaterka. Trzeba powiedzieć, że w porównaniu z pierwszą częścią, Lara Croft ma jeszcze bardziej zaokrągloną buzię. W trakcie przemierzania najeżonych pułapkami piwnic wielkiego chińskiego muru, gdzie rozpoczynają się poszukiwania. W tej chwili widzimy właśnie, jak ledwo co uszła z życiem, próbując dorzucić do swojej kolekcji pamiątek z Dalekiego Wschodu interesującą figurkę smoka. Takiej zabawki w pierwszym Tomb Raiderze również nie było. Za chwilę dziewczyna pokona z wdziękiem ogromną przepaść, na której dnie czai się Tyrannosaurus Rex wraz z małżonką. Jakby emocji nie było dosyć, tuż po przepaści pokonaniu czeka nas potyczka z dwoma szablozębnymi, najprawdopodobniej tygrysami. Lara daje popis skutecznej walki i uśmierca zwierzaki swoim najprostszym zestawem pukawek. Jak się okazuje, odnalezieniem sztyletu zainteresowana jest nie tylko przesympatyczna awanturniczka, ale również pewna ilość typów spod ciemnej gwiazdy, jak ten tu właśnie, który w tym starciu musiał uznać wyższość Lary. Aktualnie zabawia ją przez jakiś czas rozmową, w zamian za możliwość podziwiania jej zgrabnej postaci z nieco mniej widowiskowej perspektywy wymierzonych w niego dwóch pukawek. Na koniec, nasyciwszy się, przypominając sobie włoskie porzekadło o zobaczeniu czegoś tam i następnie kopnięciu w kalendarz, sięga po piersiówkę i zdrowo łyknąwszy, w błogości rozstaje się z tym światem. Noszenie przy sobie takich buteleczek to nie najlepszy pomysł. Zainstalowany w starożytnych podziemiach laptop wyjawił, że dalszych śladów należy szukać w Wenecji, w siedzibie tajemniczego emerytowanego maga Marco Bartoliego. Kolejną nowością w Tomb Raiderze jest możliwość wspinania się po pionowych ścianach. Przyjrzyjmy się, jak sprawnie Lara radzi sobie z psem i jego panem uzbrojonym w kij baseballowy. Po walce nieco rozemocjonowana Lara wpada na ścianę, ale nic, to za chwilę znajduje na grubasie apteczkę. Teraz szybka lustracja terenu i tak, wreszcie jest, choć niektórzy mogliby go przeoczyć. Przełącznik, jakich wiele trzeba będzie jeszcze przekręcić. Efektowna próba uśmiercenia przeciwnika nie zakończyła się pełnym sukcesem, ale po chwili Lara wsiada w motorówkę, kolejna nowość, i podpłynąwszy w strasznej wymianie ognia, załatwia kolejnego brutala. Droga do sztyletu jest bardzo długa, a my musimy kończyć już naszą relację. Chcielibyśmy na koniec zaznaczyć, że gra wymaga treningu i odpowiedniego przygotowania. Proszę uważnie się przyglądać, co może się zdarzyć, jeśli wykonuje się akrobację bez odpowiedniej rozgrzewki. Jak przystało na dobry program dla zapaleńców, skoro była już kobieta, czas na ryk silników. Motocykle przeniesione zostały prosto z gry dostępnej dotąd na automatach i konsoli Sega Saturn. Manx TT Superbike, bo taki nosi ona tytuł, rozgrzeje do białości palce tych wszystkich, którzy rozróżniają Harley'e od chopperów. W stosunku do wersji konsolowej mamy aż 4 trasy, choć dla autorów był to jedynie efekt kosmetyczny. Dodatkowe 2 trasy są bowiem oryginalnymi torami, tyle tylko, że odwrócono kierunek jazdy. Ot, stara sprawdzona metoda z Rally Championship, nieprzypadkowo również produkcji Segi Sports. Nasze przewspaniałe bełty na kołach, czyli motocykle, różnią się od siebie poza numerami startowymi i kolorem osiągami. Jedne mają lepsze przyspieszenie, inne prędkość maksymalną, ostatnie zaś biedne ślimaki prowadzi się bezpieczniej. Tak więc są motory dla straceńców, zwycięzców i romantyków, których widoki pełgających u nabrzeża fal nastajają refleksyjnie i pozwalają na spokojne dojechanie na metę na ostatniej pozycji.
Kierowcy walczący natomiast mogą poczuć nieraz gwałtowny przypływ adrenaliny na ostrych zakrętach angielskiej wyspy goszczącej zawodników. A to dlatego, że walka jest ostra, stawka nigdy nie daje za wygraną, nawet gdy jesteś na pierwszej pozycji kilka metrów przed metą. Manx City to rasowa gra zręcznościowa, co objawia się bardzo jasno i przejrzyście. Uderzenie w bandę z prędkością 250 km na godzinę zmienia tylko lekko twój azymut. Sama machina jedzie dalej, a na kasku nie widać nawet rysy. Z tego również powodu wyścigi na torze Manx City są zastraszająco szybkie i efektowne. Oczywiście dzieje się to najlepiej za sprawą akceleratora 3D, ale i bez niego gra jest możliwa. Powiem jeszcze tylko tyle, że dla prawdziwych demonów szos autorzy przygotowali niespodzianki. Do tego zbożnego celu polecamy motor numer 13. I niech moc będzie z wami. Ostatnimi czasy pewien specyficzny gatunek gier przeżywa prawdziwy rozkwit. Właściwie powinienem powiedzieć grupa gier, bowiem należą do niej propozycje tradycyjnie klasyfikowane w różnych gatunkach. Mam tu na myśli gry sieciowe, czy też jak kto woli, przeznaczone do zabawy dla więcej niż jednej osoby. Oto jedna z nich, No Respect. Jej fabuła jest tyleż prosta, co zupełnie nieistotna. Dla porządku wypada jednak coś o niej wspomnieć. Oto na kilku planetach szereg korporacji ma zamiar eksploatować złoża pewnej cennej, tudzież wielce rzadkiej kopaliny, przy czym pierwsza z tych cech w sposób oczywisty implikuje istnienie drugiej. Korporacje oczywiście nie zamierzają ze sobą współpracować. Również oczywisty jest w tym przypadku sposób rozstrzygania kwestii prawa własności. Całkowita eksterminacja przeciwnika, a właściwie to jego konsultanta do spraw technicznych, poruszającego się mniej lub bardziej zgrabnym, silnie opancerzonym i uzbrojonym pojazdem badawczym. Oto zadanie dla ciebie, równie lojalnego pracownika drugiej z zainteresowanych stron. Nie zważając na chwilowe problemy, wyruszasz na podbój kosmosu. Trzeba przyznać, krajobrazy przewijające się za szybami są niczego sobie. Ale przecież nie przybyłeś tutaj, aby podziwiać piękne widoczki. Należy więc zabrać się do roboty. Pierwszym etapem dnia pracy jest zlokalizowanie przeciwnika. Następnie należy posłać w jego kierunku serię powitalną, kilka właściwych pocisków oraz na sam koniec, w celu ostudzenia emocji, doprawić bezkształtną masę jego pojazdu kilkoma rakietami rozpryskowymi. Po dwukrotnym wykonaniu tego zadania można z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku udać się na zasłużony odpoczynek. Hejże, to zbyt proste. Do roboty, praca czeka.